No, mam te, sąsiad. Dobra, sąsiad, przywitaj się. Jestem, siema. No, cześć, z tej strony Michał, to jest mój sąsiad. Dobra, ja idę bizona smarować. Ta, dzisiaj jesteśmy znowu z sąsiadem na Lubelskiej. Prasę sobie wypożyczyłem, taką ładną plasę, pocztajerka. Ona ma za 50 koni zapotrzebowania, więc żeby nie było. I ten sztajer jest chyba troszeczkę za niski. Ale co, ludzie, bardzo serdecznie chciałbym podziękować za apeczki, bo jest ich chyba ponad 90 w takim krótkim czasie, w niecałym jednym dniu. Irek, ale sypie. O Boże. W niecałym jednym dniu. To bardzo ładny wynik. Prosiliśmy o 85, żeby było oprowadzenie, więc oprowadzenie będzie pod koniec odcinka, jak już zajadę Tak, na także chatę. czekajcie, jak chcecie ten. Także czekajcie, ten kto dotrwa, to na pewno będzie w oprowadzeniu sobie mógł obejrzeć. A jak ktoś nie dotrwa, to sobie przewinie i w ogóle, i w ogóle. Ale pamiętajcie o tej łapeczce w górę. 80 łapek. Chciałbym, żeby było i lecimy z kolejnym odcinkiem, a 85, czyli u Mikiego będzie oprowadzenie. No tak, to kurde muszę bizona wyczyścić, jak po żniwach. Boże, przecież to żniwa będzie jakoś. Widzicie, kurde, tu siano kosy. Ty, Nie, ale ty... ja tu mam 3 pola, to ja to oharatam dzisiaj 2 i jutro, no, później 1 i... Tak ci powiem, nie? Z tymi balotami to ja tu No. chyba na 2 razy będę musiał jechać przyczepą. Mówisz? A nie, w sumie tu nie ma tak dużo pokosów, bo myślałem, że tak na każdym pokosie będzie, nie? Że 2 baloty na pokosie, a tu są 3 pokosy, tak jakby. No widzisz. Więc no, to dobra, jednak nie będę musiał na 2 razy jechać. Ty, a na maksa nawieziona była ta łąka. Kurde, chyba Halina ściągła do tego swojego Seicento trochę ropy z bizona i wody. I co? Bo kopci, i, bo, i nalała wody, bo kopci na biało. Boż. Fajtatura, ludzie, podniesiemy sobie. Widzicie, tam przyczepę już mam podstawioną i ten jeszcze mam tam przeczesarkę. Bo przeczesarkę No, sobie... on tam dużo, on tam wszystko przybył, wie się czym przyczepą. No to co, ale trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Wszystko poprzywoziłem, sąsiad mi tu trochę pomógł. Jeszcze kosiarkę nową kupiłem, wam też pokażę. Bo tamta już odmówiła posłuszeństwa na te swoje ostatnie siano Noże kosy. zgubił, ani nie zrobił kółka i noże zgubił, to mówi, nie będę więcej kosił. No, pewno, sąsiad, ty tu już nie czaruj. Ja nie jestem żadnym czarodziejem, a mówię jak było. Jesteś super bohaterem w swoim domu. Tak. Ale to sobie jeszcze zdjęcie pierdzielne. Tak trochę ten sztajer chodzi jak 60. Tak na wysokich obrotach. Taką słychać 60 wewnętrzną w No nim. bo dymo 4 tłoki pewno i... No, 65-konny, ale nie wiem ile tłoków to nawet ma, bo nie, nigdy pod maskę nie patrzałem, taki bezawaryjny jest. W porównaniu do No tak, sąsiadowego nawet było oleju nie 65. wymieniał, widzicie? Nie, ja mam od tego ludzi. Och! No, krowom daję wężyk i cały wypiją. Wtedy mleko jest kolorowe. No później mają kakao, nie? No pewnie. I w No. mleczarni podwójnie płacą. No pewno. Ty, ale ten, fajnie by było, jakby ten odcinek się znowu tak ładnie przyjął, bo ostatni bardzo dobrze się przyjął. I zazwyczaj te pierwsze odcinki z tych nowych serii się dobrze filmują, a kolejne już tak trochę bardziej. Tak, już gorzy trochę, no ale. Tak, niestety. Jeszcze pewnie dużo osób się spyta, o ile ktokolwiek się spyta, albo będzie chciał się spytać, ale się nie spyta. Dlaczego tu Michał tyle tam zostało siana, trawy, ten nie jest przygarniętej, a ja wam powiem, bo tu się ten coś jakiś błąd zrobił, bo. Błąd się zrobił i nie mogę tego wyzgrabić, ale to przejadę sobie tak prasą po prostu. Jeszcze parę mijaków porobiłem, kurczę, felek. Dobra, to sobie skręcimy, palimy prasę i ogień. To nieźle tam, jakiś błąd. No James nie. błąd normalnie. Nie, bo ten, bo takie, kurde, ten trochę tu koślawy teren jest. Ej, a wiesz, że ten, taki jakby tutaj sad obok, nie, te krzoki, to jest też moje? Ja nie wiem, jak ja obejdę to ogrodzenie, żeby tam to w środku uprawić. Nie obejdziesz. Właśnie wiem, nie? Ale w sumie faktem miałbym tam ciągnikiem wjechał, ale kombajnem już nie, więc chyba te krzaki se wytnę i łąkę se zrobię. O matko. No a nie? A da się wyciąć to? No tym urządzeniem, tak jakby tym takim do edytowania terenu. Aha. No. No, ale ten, ja ten odcinek jeszcze dzisiaj muszę wrzucić. Genek to ten, to jak to nagramy, to zaraz od razu idę renderować i wrzucać. Ale ogółem to ten sztajer, kozaczek, ogółem polecam, moda. Wszystko wydane, jakby nie było. Ale ten, jeszcze dobrze, bo na szerokość idealnie zbiera. Mi tutaj ta prasa, jak ten
Taki przejazd szeroki mi tu został trochę. Ile tych tu balotów będzie? Cztery będą? Ej, są już cztery, to będzie z pięć. Och, Ale... to no, to na dwa razy przy drzewo mnie zmieścisz, człowiek. No, może na jedno piętro nie wejdzie. No bo to pasuje, to chociaż nie będę musiał przyczesarki osobno tak jakby wieść. Och. I zbiornika dwutysięcznego. Bo jeszcze zbiornik mam ludzie na sklepy do odebrania. Na mleko i wodę. Ty, ale ja przecież wodę dawałem krowom, to jest mój zbiornik? Ja mam swój u siebie. Kuźwa, to... To gdzie ja mam widły do palet? No na sklepie. Zol, ale porąbana akcja, bo ja przecież tym zbiornikiem dawałem wodę im. Ciekawe kiedy. No dawałem, bo mają wodę. No tak, gdzie masz? No to co, byś kupił drugi zbiornik? Nie, Bez jeden jest w sensu. sklepie. No Mój. ja mam drugi. Aha. Jeden mój jest, bo ja mam tak jakby No ja osobny mam sklep. jeden u siebie. No, a jeden sklep jeszcze stoi. Muszę zobaczyć na podwórku, czy ten... Albo na minimapie zobaczyć, czy to jest moje, na pewno. A może go zresetowałeś? Coś ty. Ja go odparkowałem w pewnym miejscu i tam miał stać. Dobra, cyk, cztery baloty będą. Ale normalnie, wysyp tej trawy normalnie. Ja jestem ciekaw, na ile to mi starczy miesięcy. Czy chociaż na tydzień mi to starczy. Będę trzeba łąkę posiać. Po żniwach. Wam powiem ogółem, że to już taki czerwiec, wiesz? W następnym odcinku już żniwa będą, No, jesz czerwiec już, no, jesz. Gienek tam, jęczmień. Pszenicę już harata tam. A nie jęczmień ozimy? Nie. Roto cud, Pszenica. dobra, roto cuta oddajemy i pakujemy na przyczepę balociki sobie elegancko. Ej, mogłeś pomyśleć, bo byś sobie zostawił na żniwa tą presę. A ciul tam. Po co mi praca? Ja se wynajmę kogoś. Och, wynajmne. No jak, kurczę. Ciekawe kogo. Misia Gogo, ja Ja w nie wiem tym kim jest. roku słomę tnę. Z Tniesz? młotem jadę. Pod Tnę. próchnicę będziesz podnosił sobie na Tak. polu, tak? Dobra, nabierzemy trochę barży na siebie. Dobra, tutaj elegancko. Elegancko, cyk, dwójeczka. Jak komuś się podoba moje zbieranie balotów, to łapeczka w górę oczywiście. I w komentarzu możecie napisać hashtag baloty. Też polecam taki hashtag napisać. Do 35 śmiało można nagrywać, Mikołaju, ci powiem. Dobra. No, trochę monotonny odcinek dzisiaj, ale no, nie mam innej roboty do robienia, bo jeszcze mi zboże nie dojrzało, jeszcze miętkie jest. I widzicie, jak to jest, dobra, trochę przyhamujemy. Ale jest cięższe wtedy, pamiętaj. Boś, no na paszówkę akurat. No człowieku. Zamiast trawy mu dałem. Ja namucę przyczepę i może sprzedam. No boż. Jak będzie dobra cena. No w sumie teraz czerwiec, to mało kto jeszcze ma. Dwa, teraz tak, elegancko. Tutaj balota se przeturlamy, cyk, dwójeczka. I tą łąkę chyba będę orał na zimę w tym roku, bo... Boż. Słaby plon daje, mówisz? Było trzeba tutaj, kurde, obornika przeorać. Na wiosnę obornik dać i przetalerzować. Matko Aby ci boska. tylko po tym oborniku nie zgniła trawa. Czemu miałaby mi zgnić trawa? Bo tak od razu to tak nie za dobrze. Jak od razu? No po talerzówce, gnój talerzówka i sianie. A czemu? Ja tu trawy nie będę może dawał w tym roku, w Aha. następnym. Może dam sobie tutaj, nie wiem, kukurydzę. Kurde. No, a gnój bym rozrzucił 1 marca, a kukurydzę bym zasiał w maju. Co, problem? Po problemie. No. Ty Po to po... problem. Ty to po wuju coś tam masz. O nie. Nic nie mów. O Boże, no ja wiem, Mikołaj, Bo spokojnie. czasem przyjedzie. O Boże. I wtedy będzie problem. O Boże. To mnie kurwa obgaduje ci duch, ja. Oj, sąsiad, sąsiad. O kurde. O cyk, cyk, cyk. Ale bym w kurnik wypikował tym bizonem. W kurnik? Się z górki rozpędziłem, to człowieku, jak szedł, jak dziki dzik. Ase przejdę, zobaczę tam do ciebie. Ty za domem haratatasz? Tak. Ta. Tu sąsiada pole wymaga wapna obecnie. Które?
No to obecne tutaj i tamto też. Kurde, myślałem, że w tym roku już nie będę. Nie, szkoda, tak myślałem, że nie będę musiał. O, no idealnie tu pozbierze będziesz musiał. I tu jeszcze na tym polu, gdzie masz tu tą soję czy tam łubin, tu też musisz powapnować i tam musisz jeszcze zaorać Jak? pewnie. Ja tutaj wapnowałem. To dziwne. Ja O wiem, że Boże. tamto muszę zaorać. Ej, ale ten sztajerek się dziwnie ubrudził mi, bez kitu. No, widzicie, sztajer tak ładnie pod dół podpina, tak w miarę okej. Ale Jeszcze... tutaj blisko mnie jesteś prawie, że... Jo, dobra, przeczącarki chyba nikt nie ukradnie. Pojedziemy do sklepu po Mausera, taki będzie taki fikuł miku na paty, albo nie, bo Mausera sobie przywiozę na widłach. Dobra, elegancko tu po dziurach widzicie ludzie, kurde, nasz sołtys nie rado. O taką drogę główną można powiedzieć. Tu najwięcej tym sztajerem ja tu jeżdżę tędy. W sumie No i 60 tylko też. on. Nie ja, bo tu wszyscy jeżdżą, to taka porozjeżdżalna ta droga czasem jest. Jak wyjedzie ta firma wielka tutaj musić, to kurde. Porozjeżdżane Tak. trzy dupy. No tak, porozjeżdżano, oczywiście. No, Jak ja bizonem porozjeżdżalne. wyjada, jest mokra, to się rozjeżdża. No, a oni tu jadą tymi lekcjonami, czy tam czym. Jak gąsienice mają, to kolejni ci nie narobią. Przestań. No ale wisz, Wisz. trochę wiesz. No. Ponad przyczepę na muce z tego. A ty ile masz przyczepę? 8 ton? No. To 3, ile? Dwa zbiorniki z hakiem, tak? No, dwa zbiorniki z hakiem. To ładnie, Mikołaj, ładnie. Ty to masz plun dobry. Oby u mnie taki był, albo nawet lepszy, ci powiem sąsiedzie. A ty tam na której Znaczy klasie tą się przy... wolałbym, żeby mi jeszcze lepiej sypało, no ale jak już tak sypię, niech A ty sypie. którą masz klasę tam, na tamtym polu? Jest tak trzecia i tam tutaj przy końcu, na wszyczu jest tak trochę drugiej nawet. To Matko jest Boska. dobra ziemia. Ja A mam tu... tam co jest twoja, tam jest sama druga. A ja mam tu koło domu samą trzecią. A tam co jest zasiane, tam takie ten, tam jest pszenica, nie, tam jest jęczmień. Tam jest No. normalnie szósta Z w jednym miejscu. O Boże. Od zalesienia. Boże, tu Piotr piłkę kopnął i teraz, kurde, trzeba przycisnąć się, dobra, ogień. No, ale ten, teraz jest ten... Człowieku, tam nawet jakbyś, nie wiem, drzewa posadził, tam to nawet by nie drzewa nie urosły. O Boże. Tam jest taka szósta Z. Jeszcze ludzie, co on się pochwalę, to tutaj taką ładną sobie kupiłem tą ścielarkę taką do balotów rozwalania i jeszcze ten, można tym podawać właśnie siano czy siano kiszonkę, jak ktoś paszowozu nie ma. No więc zarąbisty sprzęcik. Tylko kurde, muszę jeszcze jedno zdjęcie na miniaturkę zrobić, bo tamto takie trochę ciulowe zrobiłem. Dobra, cyk, dwójeczka. Ale ten sztajerek malutki jest, kurde, dobra. Na dwa koła trochę go powyrywamy. Ło, matko Tak boska. ci powiem, z jednego przejazdu mam 2 tony prawie. To chyba dobrze, nie? No, bardzo dobrze. No. W A ty to mi tam... z powrotem i zbiornik jest. Ja mam wszystko jarę w tym roku, to wisz. Ja mam tylko ten łubin, ja, tą soję jarą. Takie buty, takie No tak, buty. wszystko na zimę było, bo akurat zdążyłem. Ojej, balota, żebym rzucił za przyczepę, ale dobra, to tam ciul. Dobra, ludzie, będziemy pomału kończyć, pamiętajcie o łapce w górę. Subiku. Tak, w jakimś komentarzu. Dla komentarzu i jak ktoś tam chce, to może udostępnić też. Nie pogardzimy udostępnieniem, bo bardzo... Bardzo fajnie było, żeby jak ten odcinek dotarł do największego grona widzów. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć!